wydawało mi się, że z jednej strony jest to piękne, a z drugiej strony chyba nierealne. W 91 Joasia przyszła pierwsza, potem ja przyszłam, potem Krzysztof i wszyscy po kolei mieszkańcy domu. Przyszłam na rok, jestem 3 lata. Tu jest dobrze i nauczyłam się tu wszystkiego. Pomyślałem sobie, tak, ja chyba naprawdę jestem w tym miejscu, którego szukałem, że jestem w domu. Spotykam się tutaj z tym, że czas na chwilę zatrzymuje się dla mnie po to, żeby spotkać przyjaciół. I tak naprawdę myślę, że osoby bardzo przemieniają serce ludzkie, ale tego trzeba doświadczyć. Arka składa się przede wszystkim z takich drobnych rzeczy, o których świat zewnętrzny moim zdaniem zapomina. Jest to miejsce przede wszystkim rozwoju i stawania się w pełni człowiekiem.